Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny i zapraszam was na prognozę z kart Tarota na miesiąc luty odnośnie spraw miłosnych. Pierwsza część filmu będzie dla wszystkich osób, które są w jakiejś relacji, w związku partnerskim, małżeńskim. Druga część filmu będzie dotyczyła osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, co tam karty chcą wam pokazać. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować. Jeżeli chcecie poznać swój znak ascendentalny, w opisie filmu jest link, aby taki znak sobie obliczyć i wtedy może w tym drugim znaku znajdziecie jakieś informacje dla siebie. Karty jak zwykle mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. Już patrzymy, co tam u naszych panienek. Co myślicie o swoim partnerze? Była. Co wasz partner myśli o was? Rydwan. Co czujecie do swojego partnera? Trzy kielichy. Co wasz partner czuje do was? Król kielichów. Na razie ładnie. Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Dwa miecze. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Siedem denarów. O, zgasiłam świeczkę. Nie szkodzi. No dobrze. Jak traktujecie swojego partnera? As kielichów. Jak wasz partner traktuje was? Dwa denary. Co jest między wami? Co was łączy, bądź co was dzieli? Wieża. Najbliższa przyszłość. 10 denarów. Trzy buławy. I wisielec. Widać, widać. W tle czytania jest karta dziewiątki kielichów. Ok. Teraz sobie jeszcze zobaczymy przesłanie anielskie dla panienek. Uwolnij byłego partnera. Nadszedł czas, by oczyścić twoją energię. Tak tutaj anioły radzą. Widać? Chyba widać. No dobrze, to zaczynamy. Pierwsza karta mówi nam, co myślicie o swoim partnerze. Mamy tutaj kartę Pazia Buław, w tej talii jest to księżniczka buław, ale odpowiada ona tradycyjnemu tarotowi jako Paź Buław. No, wy dajecie szansę
tej znajomości, tej waszej relacji. Pozytywnie myślicie o swoim aktualnym partnerze bądź partnerce, ale tak mi się wydaje, że nie do końca jeszcze coś pozamykaliście. Jakbyście jeszcze czegoś oczekiwali, jakiegoś utwierdzenia, takiego przekonania, że to faktycznie jest ta osoba, z którą chcielibyście spędzić resztę życia. Potrzebujecie jakiegoś tutaj dowodu, jakiegoś takiego przekonania, utwierdzenia się w swoich racjach, tak? Ale ogólnie no, dobre widoki na przyszłość. Dobrze to widzicie. Chcecie spróbować. Co w sercu? W sercu macie trzy kielichy. I teraz tak. Pierwsza rzecz może być taka, że radujecie się na widok swojego partnera, tak? Dobrze wam z nim, jesteście z nim szczęśliwi. Wasze serce raduje się tą znajomością, tak? Jak patrzycie na swojego partnera, to od razu się uśmiechacie. Super się z nim bawicie, super się z nim dogadujecie. Z kolei z innej strony, dla innych panien może być tak, że macie jeszcze kogoś w swoim sercu i tworzycie trójkąt. I tak naprawdę nie wiecie, na którą z tych osób się zdecydować. Kochacie dwie osoby naraz, tak? Być może te osoby nie wiedzą o sobie i tutaj jest dylemat właśnie, z którą tą osobą być, tak? Bo z jedną i z drugą dobrze się czujecie, obie bardzo lubicie. Więc mogą być takie dwie wersje, tak? Dla jednych panien to, że naprawdę świetnie postrzegają swojego partnera, żywią do niego miłe uczucie, wręcz cieszą się tą znajomością. Z kolei inna wersja może być taka, że macie w sercu kogoś jeszcze, tak? I jest stworzony ten trójkąt i tak naprawdę nie możecie się zdecydować, co zrobić, tak? Czy dokonać jakiejś decyzji? I o tym mówi bardzo ładnie karta dwójki mieczy, która mówi o zamiarach waszych w stosunku do waszego partnera. No, dwójka mieczy jest to karta, która mówi, że nie wiecie, co macie zrobić, że nie podjęliście jeszcze żadnej konkretnej decyzji. Cały czas się zastanawiacie. Zobaczcie, ten żołądź tutaj unieruchomił te dwa miecze, tak? Czyli ani w lewo, ani w prawo, ani do przodu, ani do tyłu, ani do góry, ani do dołu. Sprawa została jakby unieruchomiona i tak naprawdę nie wiecie dalej, co z tym fantem zrobić. Trudno jest podjąć jakąkolwiek tutaj decyzję na ten moment, tak? Czyli wszystko zostaje tak, jak jest, bo wy myślicie, co z tym fantem zrobić. Jak w ogóle podejść do tego partnera, jaką podjąć decyzję, czy się określić, czy się nie określić, czy zostawić sprawy tak, jak są, czy jednak coś zacząć tutaj w tej kwestii działać. I teraz tak, jak was postrzega i co o was myśli wasz partner? Po pierwsze, wasz partner, wydaje mi się, że tutaj musi do was dojeżdżać, albo wy dojeżdżacie do partnera, co dla niektórych panien może być to związek na odległość. Rydwan mówi o prędkości, o wyjazdach, o podróżach, o przemieszczaniu się. Zazwyczaj to jest około 100 km od miejsca zamieszkania. Więc może być tutaj jedna taka kwestia. Druga kwestia może być taka, że wasz partner myśli tutaj, żeby na chwilę się rozstać, ale za taką obopólną zgodą, tak? Czyli żebyście porozmawiali i doszli do jakichś ustaleń, do jakichś tutaj decyzji, na które oboje się oczywiście zgodzicie, że na razie musicie się rozstać i każdy pójdzie w swoją stronę za obopólną zgodą, tak? Więc tutaj to może być też taka wersja. Albo jesteście w związku na odległość, dojeżdżacie do siebie, ewentualnie rozstanie za porozumieniem stron. Może być też taka sytuacja, że po prostu dużo podróżuje wasz partner, ciągle jest w ruchu, często nie ma go w domu i to może wam przeszkadzać, tak? Ewentualnie wy właśnie jesteście taką osobą dojeżdżającą albo ciągle gdzieś tam w jakichś rozjazdach, może macie pracę poza domem i ciągle jakieś delegacje, jakieś wyjazdy, jakieś szkolenia. No tak was postrzega wasz partner. Pragnę wam jeszcze przypomnieć, że energie mogą się mieszać, tak? Zazwyczaj tu jest wasza energia, a tu energia waszego partnera, ale jeżeli bardziej rezonuje z wami ta strona, to musicie sobie po prostu to odwrócić do góry nogami i zamienić miejscami. O. Co
co do Was czuje Wasz partner? Wasz partner jak najbardziej jest w stosunku do Was dobry, lojalny, szczery. Jest bardzo prorodzinny i tak naprawdę bardzo chciałby tworzyć z Wami rodziny. Jest taki bardzo uczuciowy, bardzo wrażliwy na tym punkcie. Łatwo można go zranić. Król Kielichów chce być dobrym ojcem lub dobrą mamą, jeżeli tutaj mówimy do panów. No na pewno jest to osoba, która jest szczerze w stosunku do Was, otwarta na wszelakie relacje, na wszelakie uczucia, emocje, na pewno jest dobrym przyjacielem, wspiera Was emocjonalnie, nigdy Was nie zdradzi, jest lojalna, doskonały dyplomata, doradca, taka dojrzała energia, bardzo dobra, bardzo sympatyczna, troszeczkę wrażliwa, wręcz taka artystyczna, bym powiedziała, właśnie taki człowiek bardzo wrażliwy, że może zobaczyć piękny, nie wiem, widok czy obraz i rozpłakać się ze szczęścia, że widzi coś takiego, tak? Więc to jest taka osoba wrażliwa i te uczucia tutaj na pewno są szczere, są prawdziwe, takie są po prostu lojalne wobec Was. I teraz tak, jakie są zamiary? Mamy tutaj siódemkę denarów. Normalnie siódemka denarów mówi o oczekiwaniu, o uzbrojeniu się w cierpliwość. Musimy poczekać na efekty swojej wcześniejszej pracy, tak? Coś żeśmy zaczęli, ukończyli i teraz musimy poczekać, aż to wszystko dojrzeje, żebyśmy mogli dalej działać. Karta może mówić, że Wasz partner nie ma odwagi zrobić pierwszego kroku. Być może, bo Król Kielichów jest troszeczkę taki nieśmiały, troszeczkę przewrażliwiony. Czasami może się bać po prostu wyciągnąć tą pierwszą rękę, tak? Ale widzimy tutaj na tej karcie akurat, w tej talii, kobietę, która jest ciężarna, tak? Kobietę w ciąży, więc być może tutaj zamiarami Waszego partnera byłoby mieć z Wami dziecko, tym bardziej, że w sercu właśnie on bardzo chciałby, bądź chciałaby zostać ojcem, rodzicem, jest bardzo prorodzinny i być może tutaj oczekuje właśnie tego dzidziusia. Też tak może być. Ewentualnie, no tak jak mówię, dla niektórych panien może być tak, że po prostu Wasz partner jest nieśmiały i nie wyciągnie pierwszej ręki, nie zrobi tego pierwszego kroku, będzie czekał, aż Wy zainicjujecie to spotkanie, czy rozmowę, czy jakąś taką no, randkę. Na pewno nie będzie tutaj sam się wychylał, tak? Czyli oczekiwanie, takie cierpliwe. Dobrze. Jak Wy traktujecie swojego partnera? I mamy tutaj asa kielichów, więc na pewno bardzo go miło traktujecie, bardzo ładnie. Żywicie go naprawdę prawdziwym takim uczuciem, przyjaźni, miłości. No, as kielichów jest to szansa taka od losu naprawdę na piękny związek, na wielką miłość, takie prawdziwe, szczere uczucie wielkiej przyjaźni, miłości, szacunku, zaufania, tak? Więc tutaj no, z Waszej strony bardzo dużo tutaj jest tych uczuć i naprawdę szczerze, nie wiem, czy to jest związane właśnie z tą przyjaźnią, że tak dobrze się dogadujecie i dobrze się bawicie ze sobą, ale te Wasze intencje w stosunku do Waszego partnera są naprawdę ładne. Jak Was traktuje Wasz partner? I tutaj mamy dwa denary. Dwa denary mówią nam o zmienności, o niezdecydowaniu. Nie może się określić i tak jakby jeszcze myślał o kimś właśnie trzecim albo o byłym partnerze bądź partnerce, jakby się jeszcze nie wyleczył z poprzedniej właśnie miłości, a już kocha Was tutaj. No coś tutaj jest jeszcze takiego niezdecydowanego, tak? Taki wybór mamy, zastanawianie się, że może być raz tak, raz tak. I raz może być przypływ tych emocji, raz może być odpływ, tak? Więc tutaj właśnie te wahania nastrojów bardzo są. Takie niezdecydowanie i podjęcie wyboru. I to samo, co tutaj u Was jest, tak? Te dwa miecze. Wy też jesteście niezdecydowani, nie wiecie, co dalej robić. Tu dwójka i tu dwójka, z tym, że tu dwójka, no to jest taka rywalizacja, naprawdę takie bicie się z myślami konkretne. A tutaj te dwa denary, no to po prostu jakby tutaj chodziło bardziej o jakieś sprawy materialne, że mogą być jakąś delikatną przeszkodą w byciu razem ze sobą, tak?
Ewentualnie, tak jak mówię, jeszcze niewyleczony jest Wasz partner z poprzedniego związku i no, czasami zdarza mu się tam pomyśleć, coś powspominać i ciągle ma takie zwątpienia, tak? Takie zwątpienia, czy to faktycznie z Wami powinien być, czy to faktycznie już jest to. I teraz tak, co stoi między Wami ku Waszemu szczęściu takiemu pełnemu? Mamy tutaj wieżę. Ogólnie wieża w rozkładzie miłosnym, no to mówiłaby nam, że tracimy grunt pod nogami i że zagrożone jest to utratą związku, tak? Po prostu rozstaniem. Natomiast mnie się tutaj wydaje, że problemem w tym Waszym, bo karty macie bardzo ładnie rozłożone, bardzo ładne one tutaj mają przesłanie, nie ma tutaj żadnych tragicznych, jakichś ciężkich kart. Tylko ta wieża i ta wieża mnie się wydaje, że to po prostu jest dom. Tu chodzi o mieszkanie, że macie problemy mieszkaniowe i być może nie możecie ze sobą właśnie razem zamieszkać. I tu jest właśnie ten konflikt. Ewentualnie może być też tak, że po prostu za dużo jest takiej atmosfery, jakiegoś napięcia między Wami i jakieś nagłe wydarzenia, jakiś nagły wstrząs, coś nagle się wydarzy, co automatycznie zmieni całą Waszą sytuację, oczyści, że tak powiem, to pole do ponownego tutaj działania, tak? Bo na razie no, stoicie w jakimś tutaj punkcie, który nie pozwala Wam się dalej rozwijać, nie możecie zrobić kroku do przodu, tym bardziej na koniec miesiąca mamy tego wisielca, więc tutaj cały czas te sprawy będą w zawieszeniu, cały czas będziecie nad czymś myśleć, zastanawiać się, podejmować jakąś decyzję. I tak mi się tutaj wydaje, że tu właśnie chodzi o te sprawy mieszkaniowe, że tu chodzi o mieszkanie, o dom, że to jest właśnie jakaś kość niezgody tutaj pomiędzy Wami. Być może, nie wiem, mieszkacie jeszcze osobno i chodzi tutaj o wprowadzenie się. Tym bardziej, że najbliższą przyszłość macie tutaj kartę 10 denarów, tak? No 10 denarów jest to karta wspólnego takiego planowania kupna mieszkania czy domu. Patrzymy przyszłościowo w ten związek, tak? Musimy zamieszkać razem, stworzyć dom, rodzinę. I tutaj widzimy małżeństwo, które no, dzieli się wspólnymi takimi dobrami, ma wspólny majątek, wspólny dom, wspólne dobra materialne, czyli tworzy już rodzinę nie stricte tutaj osobowo, tak? On, ona i na przykład dzieci, tylko chodzi tutaj jeszcze o ten rodzinne zaplecze finansowe, tak? Że mamy razem coś wspólnego, że nie ja osobno, ty osobno, ja mieszkam u swojej mamusi, ty u swojej mamusi, spotykamy się od czasu do czasu, tylko po prostu budujemy już razem rodzinę, ale i w tym sensie materialnym, tak? Czyli możemy kupić mieszkanie, możemy kupić dom, możemy wynająć coś razem, ale już na jednym wspólnym gruncie tworzymy właśnie związek. I dalej mamy kartę trzech buław, która mówi nam o dobrych widokach na przyszłość, tak? Trzy buławy jest to karta właśnie mówiąca o tym, że planujemy wspólną przyszłość, że patrzymy razem w jednym kierunku, tak? I razem planujemy, razem oczekujemy właśnie efektów czegoś, tak? Że podjęliśmy już pewne kroki, zrobiliśmy coś, żeby zacząć i teraz po prostu czekamy, jak to dalej się rozwinie. Więc tutaj wydawałoby mi się właśnie, że chodzi o takie wspólne zamieszkanie, podjęcie może decyzji o ślubie, podjęcie decyzji właśnie o razem zamieszkaniu ze sobą, kupieniu wspólnego mieszkania, jakieś tutaj decyzje, które zwiążą Was już nie tylko, mówię, uczuciowo, jako kobieta i mężczyzna, na przykład, no, jeżeli chodzi tutaj o jakieś deklaracje czy papierek z urzędu cywilnego, że jesteście małżeństwem, ale to już są wspólne jakieś takie zakupy, no, mówię, tworzenie majątku rodzinnego. Z dobrymi widokami na przyszłość. I teraz tak, kończy się miesiąc z jakimś zawieszeniem i zastanowieniem się. Niektóre sprawy musicie jeszcze raz przeanalizować, może spojrzeć na nie inaczej, może musicie zrobić inaczej niż myśleliście dotychczas. Ja zaraz dopowiem tutaj karty, ale na chwilę zatrzymajcie się, zastanówcie się, spójrzcie na sprawy z innej perspektywy, żebyście byli tak naprawdę przekonani nie na 100%, że tego chcecie.
Tym bardziej, że w tle czytania mamy kartę 9 kielichów, która mówi o wspólnym, o miło wspólnym spędzanym czasie, tak? Czyli miło spędzacie chwilę ze sobą, radujecie się, imprezujecie, spędzacie w gronie przyjaciół czy w gronie rodziny. Ten czas niczego Wam nie brakuje, tak? Ta biedroneczka przynosząca szczęście, tak? Takie szczęście rodzinne. Pełen dom. Dziewiątka denarów jest to też karta mówiąca o nieruchomościach, o zakupie właśnie mieszkania czy ziemi, więc bardziej by mi ta wieża tutaj podchodziła właśnie pod to, że problemem takim typowo, który tak jakby powinien scalać tutaj Was ze sobą, jest właśnie problem z mieszkaniem, tak? Że chyba każdy z Was mieszka tutaj osobno albo macie jakieś problemy tutaj mieszkaniowe i stąd to niezdecydowanie, czy być razem, czy nie, czy zamieszkać ze sobą, czy na razie jeszcze pobyć na zasadzie tych dojazdów takich, tak? Ale zaraz się dowiemy. Karty nam ładnie wszystko wyjaśnią. Proszę najpierw o wyjaśnienie tej karty wieży. I ogólnie kochacie się, razem chcecie być. Nie widzę tutaj żadnej karty takiej. To jest cały czas jakieś zastanowienie się, jakieś niezdecydowanie. I wyszła znowu dziewiątka denarów. Tak, moi kochani, czyli tu ewidentnie chodzi o mieszkanie. Chodzi o mieszkanie, chodzi po prostu o jakieś nieruchomości, tak? Czyli ta wieża i 9 denarów, chodzi tutaj o nieruchomości, więc może po prostu nagle uda Wam się kupić mieszkanie i wtedy będzie super, tak? I musicie się jeszcze zastanowić, poszukać czegoś może i wtedy podejmiecie konkretną decyzję. Dlaczego Wy się tak wahacie? Dwójka mieczy. Co z tą dwójką mieczy? Król denarów. Król denarów, no to jest właśnie... chcielibyście mieć takie zapewnienie właśnie materialne, tak? No król denarów jest to taka osoba, która lubi po prostu wiedzieć, że ma zaplecze finansowe, że niczego jemu i jego rodzinie nie brakuje. To jest taki właśnie tutaj w tej dziesiątce denarów, to jest właśnie ten mężczyzna, tak? On tutaj dba o rodzinę, żeby były pieniądze, żeby niczego nie brakowało, żebyście mieli dach nad głową i być może tutaj właśnie jest ta decyzja. Ewentualnie może być tak, że po prostu jest to druga osoba z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, nad którą się jeszcze zastanawiacie, ale raczej jest to Wasza karta, więc ja myślę, że tutaj właśnie chodzi o te pieniądze, żebyście mieli po prostu zabezpieczenie takie majątkowe dla siebie, tak? Rydwan. Proszę o wyjaśnienie rydwanu. Tak, i wychodzi rycerz buław. No rycerz buław to jest praktycznie bardzo podobna karta do rydwanu, mówiąca o ruchu, o przeprowadzce. Więc może być też tak, moi kochani, że Wasz partner myśli tutaj o przeprowadzce, o przyjeździe na stałe do Was, bądź Wy, żebyście przyjechali do niego, tak? I dlatego może tutaj jest to podjęcie takiej decyzji, czy on ma przyjechać do Was, czy Wy macie przyjechać do niego, bo na pewno dla większości z Was będzie oznaczało to związek na odległość, tak? Jesteście obecnie w związku, ale jest to związek na odległość, gdzie musicie dojeżdżać. Proszę o wyjaśnienie karty siódemki denarów. Czyli rycerz buław jest to podróżowanie, tak? Przemieszczanie się, wyjazdy, przyjazdy, ruch ogólnie, tak? I karta też przeprowadzki, więc Wasz partner myśli o przeprowadzce. A teraz proszę o wyjaśnienie siódemki denarów. As denarów, czyli oczekiwanie na pieniądze. Dokładnie, oczekiwanie na pieniądze i on oczekuje, że to Wy zrobicie ten ruch tutaj. On o tym myśli, ale żebyście Wy też jakąś decyzję tutaj podjęli. Czyli ewidentnie chodzi tutaj o pieniądze i as denarów jest to z kolei kolejna karta, która mówi o zakupie domu, nieruchomości, działki, gruntu, spraw takich majątkowych, drogich, coś ładnego, coś pięknego, coś takiego bardzo cennego, tak? Więc tutaj będziecie mieli jakoś w tym miesiącu, kochani, decyzję o zakupie mieszkania. I jeszcze tego wisielca, zobaczymy, jak to zakupie mieszkania bądź po prostu zamieszkanie razem, tak?
I wisielec jest to paść denarów, czyli znowu chodzi o jakieś inwestycje, tak? Jakieś inwestycje. Zastanawiacie się nad jakimiś inwestycjami. Ewentualnie może to oznaczać kartę dziecka z trygonu ziemi, bet panna koziorożec, ale widzę, że tutaj te denary wasze są, więc to chodzi ewidentnie o jakieś tutaj inwestycje finansowe. I prawdopodobnie chodzi tutaj właśnie o zakup tego mieszkania. Problem jest między wami, że nie wy nie możecie być pełną rodziną, zupełnie być szczęśliwi, bo nie ma tego mieszkania. Więc moi kochani, mieszkanie będzie, proszę się nie martwić, tylko dobrze szukajcie, oglądajcie oferty, przeglądajcie, sprawdzajcie wszystkie dokumenty, żeby było wszystko na tip-top i jest szansa, że na koniec lutego po prostu albo wy się wprowadzicie do partnera, albo partner do was, albo razem kupicie jakieś mieszkanie, czy wynajmiecie i zamieszkacie na pewno razem i wtedy zupełnie, zupełnie inaczej będzie wasz związek funkcjonował i uwolnijcie się od byłego partnera, tak? Nadszedł czas, by oczyścić twoją energię, nie myślcie już więcej o byłym. Zobaczymy jeszcze, co książeczka na ten temat mówi. Uwolnij. Zupełnie jak jednorożec przedstawiony, a nie, to uwolnij siebie, przepraszam, to nie to, uwolnij byłego partnera, już mam. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ twoje życie uczuciowe się poprawi i jak tylko emocjonalnie i energetycznie uwolnisz twojego byłego kochanka. Korzyści płynące z tego czynu nie ograniczą się wyłącznie do większego szczęścia, uczucia wolności, ale również pozwolą przyciągnąć nowego partnera, który w innym wypadku wyczułby obecność dawnej miłości w twojej aurze. Moment, w którym podejmiesz decyzję o uwolnieniu przeszłości, będzie jednocześnie chwilą, w której uda ci się to uczynić. Przypomina to nieco obieranie kolejnych warstw cebuli. Zatem kontynuuj uwalnianie swojego byłego partnera, niezależnie od tego, czy będziesz jednocześnie przy tym odczuwać stare, dobrze znane uczucia. Może się okazać, że równocześnie będziesz przyciągał osoby przypominające jego bądź ją. Zgodnie z symboliką ilustracji przedstawionej na tej karcie, możesz zapragnąć ceremonialnie spalić list od partnera, by uwolnić się od energii dawnego związku i w ten sposób symbolicznie oczyścić się ze starych uczuć. Możesz także poprosić romantyczne anioły, by wspomogły twojego dawnego partnera również w oczyszczeniu. No zobaczcie, kochani, mówimy tutaj o tym liście, tak? I teraz tak patrzę na tą kartę. Zobaczcie, tego pazia buła. Ta panienka wypatruje czegoś, a co? Tutaj jest list, zobaczcie, kochani, tak? List, koperta leży i przeczytany list. No i tutaj na tej karcie też przeczytała list, tak? Więc spalcie te listy, moi kochani, bo macie fajnych obecnie teraz partnerów, nie wracajcie do przeszłości, bo co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. Nie mądźcie sobie, że tak powiem, aury waszej, waszej energetyki. Co było, to już nie wróci. Jeżeli teraz jesteście szczęśliwi z obecnym partnerem, to pielęgnujcie to uczucie, żeby po prostu nie skrzywdzić drugiej osoby, która ewidentnie was kocha, jest bardzo wylewna uczuciowo, otwarta na was, jest bardzo lojalna, wierna i bardzo pozytywnie do was nastawiona. Moi kochani, to by było na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które są w związkach partnerskich. Teraz przejdziemy do naszych singli. Zobaczymy szybciutko, co tam się u was, kochani, będzie działo w lutym. Już patrzymy. No dobrze. Proszę o przesłanie dla wszystkich samotnych panien na miesiąc luty 2019. Było w przeszłości, kochani. Co spowodowało, że jesteście samotni? O,
i król mieczy. Czyli albo jakiś rozwód, albo wdowiec, wdowa, pożegnaliśmy partnera, no albo jakiś nieudany, ciężki związek za wami. Obecna sytuacja. Trzy denary. I koniec miesiąca. Czy jest szansa poznać kogoś? 10 kielichów. Pięknie, moi kochani. Bardzo pięknie. I w tle 7 denarów. No. Zobaczymy jeszcze przesłanie anielskie dla samopospaniny. Romantyczne uczucie. Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania. Pięknie, kochani. Powiem tak, moi drodzy, po tym, co tutaj widzę, no to poznaliście jakiegoś mężczyznę. Poznaliście jakiegoś mężczyznę z trygonu powietrza. Bliźnięta waga wodnik. Jest to pan około 45 lat lub starszy. Co można o tym panu powiedzieć? Jest to wdowiec, albo rozwodnik, albo pan po jakimś nieudanym związku, po jakichś przejściach, poraniony. Co więcej mogę o tym panu powiedzieć? Bardzo mądry, wykształcony, oczytany, bardzo inteligentny, zazwyczaj piastujący jakieś wysokie urzędnicze stanowisko. Może wydawać się z zewnątrz taki oschły, zimny, niedostępny, surowy, zbyt wymagający, ale tak naprawdę jest to osoba taka ciepła, bardzo wrażliwa, mówię, po jakichś przejściach, tylko otoczyła się taką skorupą, tak? Po tych poranieniach otoczyła się taką skorupą obojętności, takiego chłodu, dlatego pierwsze wrażenie może być takie niesympatyczne. Ale tak mi się wydaje, kochani, że ten pan, którego już znacie ze swojej przeszłości, on się teraz do was odezwie, odnowią się jakoś relacje tutaj między wami. No i mamy kartę 3 denarów. 3 denary mówi o jakimś umawianiu się, tak? Jakimś kontraktowaniu, podpisywaniu jakiejś umowy, a w ogóle koniec miesiąca to mamy 10 kielichów. Czyli karta za mąż pójścia, założenia rodziny, założenia domu rodzinnego, więc kochane panny, niektóre z was w tym miesiącu staną na ślubnym kobiercu z tym oto jegomościem. Ewentualnie może być też taka sytuacja, że oczekujecie tutaj na ślub, tak? Macie tutaj kartę 7 denarów, która mówi, że oczekujecie na coś, czyli może być to też oczekiwanie na przyjście dziecka, tak jak karta tutaj pokazuje, ciężarną kobietę. Czeka, aż dojrzeje owoc w niej, tak? Albo po prostu, no może być to taka symbolika, że czekacie może tutaj na oświadczyny, na deklarację tego pana i będzie tutaj właśnie jakieś, no jakieś umowie, podpisanie jakiejś umowy, dojście do jakiegoś porozumienia, ugadanie się na coś, omówienie jakiejś sprawy, przyjęcie jakiejś oferty, tak, też może być. I kończy się pięknie 10 kielichami, czyli po prostu stworzycie rodzinę. Może być to ślub, mogą być to zaręczyny, wspólne zamieszkanie ze sobą, tworzenie jakiegoś związku, czy to partnerskiego na razie, czy już po prostu małżeńskiego. Dobrze, co by tu dopowiedzieć? No w sumie nie ma co dopowiadać, ale jeszcze sobie tego króla mieczy może dopowiem. Ale jak najbardziej on tutaj wraca z przeszłości do was, więc znacie już tego pana, ale on tutaj chce z wami być, bo jest bardzo ładnie w waszym kierunku tutaj zwrócony, więc patrzy przyszłościowo, więc jakiś tutaj romans może był, a teraz będzie deklaracja, żebyście jednak byli razem. Wieża, czyli jakieś nagłe wydarzenia tutaj z tym panem były związane, więc może nagle on się odezwie.
Chyba, że jesteście po związku z tym panem, tak? Że był rozpad małżeństwa czy narzeczeństwa i znowu się pogodzicie. Też tak może być. Tak, chodzi tutaj o rodzinę. Wypadła mi znowu dziesiątka kielichów. Czyli moje kochane panienki, jeszcze raz podsumowuję. Albo poznałyście pana z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, 45 lat lub starszy, poraniony po przejściach i będziecie z nim teraz tworzyć związek małżeński. Będzie jakaś deklaracja, będzie jakaś tutaj między wami umowa, jakieś ugadanie się, jakieś finalizowanie czegoś. Ewentualnie jest to wasz były, z którym byliście kiedyś w związku. Coś się tutaj popsuło, nagłe były zmiany, nagłe wydarzenia spowodowały, że po prostu rozstaliście się, tak? A teraz będzie na powrót, odświeżenie tego wszystkiego. Więc musicie sami tutaj już dopasować to do siebie, ale tak widzę tutaj to, że ten pan był już, tworzył z wami rodzinę, tak? Tylko po prostu może byliście po rozwodzie, po jakiejś separacji, po nagłym rozstaniu, tak? Ale znowu tutaj będzie odnowienie tutaj tej umowy, może przysięgi małżeńskiej i zamieszkacie razem, razem będziecie tworzyli dom i rodzinę. Moi kochani, to by było na tyle. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze. Dużo uśmiechu, dużo motyli w brzuchu, spełnienia, radości, zadowolenia, dużo miłości, żebyście kochali, byli kochani, szanowani, dobrze traktowani. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonowało. Przecież nikt z was nie ma takiego samego życia uczuciowego, prawda? Myślę, że nawet jak jedną tylko osobę tutaj ściągnęłam, która po prostu miała posłuchać tego czytania, będę się bardzo cieszyła. Cóż więcej, kochani, na razie nie przyjmuję czytań prywatnych, bardzo was przepraszam, ale po prostu jestem w trakcie przeprowadzki, muszę uporządkować sobie troszeczkę życie prywatne, a nie chcę też, żebyście byli rozczarowani i pisali do mnie, kiedy będą czytania, kiedy będzie filmik. Nie chcę, żebym się ja stresowała, żebyście wy się stresowali, więc na razie odwołuję prywatne czytania do końca lutego. Mam nadzieję, że od marca, jak już się tutaj, że tak powiem, urządzę na spokojnie, pozałatwiam wszystkie swoje sprawy, uporządkuję swoje życie, wrócimy do tematu czytań prywatnych. Na razie muszą wam wystarczyć czytania, które postaram się nadgonić na YouTube. Teraz szybciutko do jutra skończę czytania miłosne i już wrzucę czytania na marzec, bo tak szybko zleciał ten styczeń, już początek roku, że to po prostu coś magicznego. Dobrze, nie będę zanudzać. Zapraszam was na kolejne czytania. Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia.